Witam serdecznie. Zapraszam do obejrzenia trzeciego odcinka relacji z budowy modelu Ferrari Mythos. W tym odcinku zrobimy ramę, do której jest zamontowany silnik, wykonamy amortyzatory oraz zmontujemy układ wydechowy. Na tym etapie prac w celu lepszego efektu końcowego dość mocno zmienimy kolejność montażu oraz schemat malowania podany w instrukcji. Jeszcze raz zapraszam i życzę miłego oglądania. W poprzednim odcinku wykonaliśmy pierwsze dwa punkty z instrukcji montażu. Według trzeciego punktu wystarczy do ramy silnika dołączyć tylko drążek stabilizacji i już można przyklejać silnik. Następnie w czwartym i piątym punkcie montujemy układ wydechowy, a następnie w punkcie szóstym sklejamy układ zawieszenia. Wykonując jednak montaż test starosty w taki sposób zgodny z instrukcją, okazało się, że po sklejeniu widoczne są bardzo nieładnie wyglądające miejsca łączenia elementów zawieszenia. Tym razem postanowiłem pozbyć się tego efektu, szpachlując te miejsca. Oznacza to jednak konieczność istotnej zmiany kolejności montażu. Same prace zaczynamy jak zwykle od standardowego wycięcia potrzebnych elementów z ramki. Na etapie wstępnej przymiarki wyraźnie widać, które miejsca chcemy po sklejeniu zaszpachlować. Zgodnie z instrukcją odcinamy też część ramy, która nie jest potrzebna w naszym modelu. Na ramie prawie w każdym miejscu są widoczne nadlewki plastiku, których usunięcie szlifowaniem zajęło mi bardzo dużo czasu. Aby dało się wyszlifować trudno dostępne miejsca, bardzo przydatne jest samodzielne wykonanie mini pilników z papieru ściernego i resztek części ramek. W tym celu wycinamy płaskie części ramek z innych starych modeli i przyklejamy klejem typu kropelka do wąskiego paska papieru ściernego. Dla naszych planów wcześniejszego sklejania elementów zawieszenia bardzo istotne jest to, że w szóstym punkcie instrukcji podczas montażu dodawane są również dwa wały przeniesienia napędu na koła. Postanowiłem więc wykonać tymczasowe sklejenie taśmą maskującą i test, czy w ogóle będzie się dało zamontować silnik w takim układzie. Ostatecznie, po drobnym kombinowaniu, test pokazał, że możemy zmienić kolejność montażu zgodnie z naszym planem. Przy okazji tego testu zwróciłem jeszcze uwagę na jedną rzecz, a mianowicie miejsca montażu silnika do ramy. Z jednej strony są to takie trójkątne zaczepy z aluminiowym elementem w środku, a z drugiej strony jest tylko ten element aluminiowy. Co więcej, w instrukcji nie ma informacji, że powinien on być pomalowany na kolor aluminium, i tak właśnie zostało to wykonane w testaroście. Tym razem jednak postanowiłem wykonać ze szpachlówki ten trójkątny zaczep identycznie, jak to jest oryginalnie z drugiej strony silnika. Poza tym pierwszym szpachlowaniem konieczne było jednak wykonanie jeszcze kilku dodatkowych poprawek, aby uzyskać zadowalający efekt. Do kompletu postanowiłem też wypełnić i wyrównać szpachlówką wszystkie cztery zaczepy, aby wyglądały podobnie do siebie. Po wstępnym szpachlowaniu zaczepów sklejamy wszystkie elementy zawieszenia, zwracając uwagę na to, że części boczne są prawe i lewe. Doklejamy też dodatkowy drążek stabilizacji amortyzatorów i szpachlujemy wszystkie miejsca łączeń, których okazuje się być całkiem sporo. Po wyschnięciu szpachlówki wykonujemy standardowe szlifowanie i już mamy ramę prawie gotową do malowania. Prawie gotową, ponieważ w zawieszeniu brakuje nam jeszcze amortyzatorów, które będą osobnym zadaniem do wykonania. W przerwach szlifowania ramy silnika postanowiłem zrobić jeszcze jeden mały eksperyment jako kontynuacja testów chromowania z poprzednich odcinków. Wycinając części oryginalnie chromowane z ramek, zazwyczaj mają one tylko niewielkie zadziorki w miejscach odcinania. Ewentualne szlifowanie tych miejsc powoduje jednak wciąż niewielkie uszkodzenia w stosunku do całego elementu. Przemalowywanie z tego powodu całych części wydaje się nierozsądne, zważywszy, iż nie udało mi się uzyskać tak idealnego lustrzanego efektu,
jak na oryginalnie pochromowanych częściach. Postanowiłem więc kupić i sprawdzić marker firmy Mołotow na chromowanej części z innego modelu. Pomalowałem ten kawałek nowiutkim markerem i efekt jest niemal doskonały. Oglądając tą część po godzinie, niechcący dotknąłem malowanego boku i okazało się, że chrom nie jest jeszcze ani trochę wyschnięty. W miejscu dotknięcia powstało wyraźne zmatowienie i konieczne będzie kolejne malowanie. Zainteresowany tym długim schnięciem sprawdziłem na drugi dzień i okazało się, że chrom dalej nie jest wyschnięty. Usunąłem więc całość i pomalowałem jeszcze raz, odkładając część w bezpieczne miejsce na tydzień. Sprawdzając po tygodniu, okazuje się, że dalej każde silniejsze dotknięcie malowanego boku powoduje coraz większe matowienie. Wychodzi więc na to, że chrom schnie dłużej niż tydzień lub po prostu należy zapamiętać, aby nie dotykać miejsc malowanych w ten sposób. Zachęcony jednak efektem tego testu postanowiłem zrobić korektę felg testa Rossi. To była jedna z rzeczy, które nie dawały mi spokoju w poprzednim modelu, a teraz udało się to w łatwy sposób poprawić. Wracając do ramy silnika, to pozostają nam do wykonania amortyzatory. Te oryginalne, plastikowe, z modelu wyglądają dość kiepsko. Mają dużo nadlewek i po dwa ślady od wypychaczy. Za to ich montaż jest dość prosty, bo polega na założeniu z jednej strony na zaczep i przyklejeniu z drugiej strony do ramy. To miejsce przyklejania do ramy jest jednak ich kolejną wadą, ponieważ robiąc w ten sposób, znowu zostają widoczne miejsca montażu. Aby wyeliminować te wszystkie wady, postanowiłem wykorzystać zamienniki w postaci uniwersalnych amortyzatorów polskiej firmy Aber. Jest to oczywiście dodatkowy koszt, ale spodziewany efekt końcowy powinien być dużo lepszy niż w przypadku oryginalnych amortyzatorów. Amortyzatory rozmiarami są prawie identyczne jak te plastikowe z modelu, więc zamiana powinna się udać bez większych problemów. Aby jednak wykonać tą zamianę, trzeba odciąć górne zaczepy amortyzatorów i przykleić je do ramy silnika. W celu możliwości zamontowania amortyzatorów nawierciłem też w zaczepach odpowiednie otwory. Same zaczepy są nieznacznie wygięte do góry i trzeba na to zwrócić uwagę podczas sklejania. Po przyklejeniu zaczepów można jednak wykonać dodatkowe szpachlowanie, tak aby ukryć miejsca łączenia. Wraz z amortyzatorami z firmy Aber w komplecie są też dodatkowe elementy fototrawione. Z tych elementów wycinamy nożykiem okrągłe pokrywy zaczepów oraz delikatnie szlifujemy pilniczkiem o wysokiej gradacji, np. 1200. Wyszlifowane elementy wyglądają następująco i jesteśmy gotowi, aby je przykleić od góry do zaczepów amortyzatorów. W celu ułatwienia pracy i zachowania równego ułożenia pokryw wykorzystałem odrobinę patafiksu z zaznaczoną pisakiem linią ułożenia. Pokrywy przyczepiają się do patafiksu, ale klej typu kropelka wiąże jednak silniej, więc można bez problemu odczepić nasze patafiksy. Tak przygotowana rama wygląda następująco i jest wreszcie gotowa do nałożenia podkładu. Ponieważ na tak pstrokatej ramie nie dało się zobaczyć wszystkich niedociągnięć szpachlowania, spodziewałem się, że po nałożeniu podkładu stanie się widoczne wiele miejsc, które trzeba będzie dodatkowo poprawić. Okazało się jednak, że nie jest aż tak źle, jak myślałem i poprawek było właściwie niewiele. Po dodatkowym szpachlowaniu oraz szlifowaniu już drugie nakładanie podkładu wystarczyło i rama jest gotowa do malowania na docelowy kolor. Skoro rama jest gotowa, to wreszcie można zająć się amortyzatorami. Plan jest taki, aby zrobić je jak najbardziej podobnie do tych w prawdziwym aucie. Nawet z tymi srebrnymi elementami na górze i na dole.
Odcinamy więc nadmiar i szlifujemy części, które będą przyklejone do zaczepów na ramię silnika. Ponieważ amortyzatory nie mają okrągłych zaczepów, postanowiłem wykonać je z izolacji przewodu elektrycznego, który znalazłem w domu. Wyjmujemy przewody z zewnętrznej izolacji, nacinamy jeden z nich i wyjmujemy z niego miedzianą linkę elektryczną. Potrzebujemy samą izolację, a porównując ją do amortyzatorów plastikowych oraz do zamienników metalowych, okazuje się, że ma idealny rozmiar. Ucinamy więc kawałki odpowiedniej długości i dodatkowo nawiercamy otwór, ponieważ okazało się, że jest minimalnie za mały do zaczepów. Prawie gotowe elementy do nakładania podkładu prezentują się następująco. Jeszcze tylko z odciętych kawałków amortyzatorów robimy dodatkowe przedłużenie z drugiej strony. To przedłużenie sklejamy klejem typu kropelka, a nadmiar kleju szlifujemy, aby uzyskać równą powierzchnię przedłużonego elementu. Do przedłużonych elementów tym samym klejem przyklejamy zaczepy wykonane z izolacji. Przed nakładaniem podkładu postanowiłem jeszcze przeszlifować końcówki sprężyn, aby bardziej płasko pasowały do innych części. Na tak finalnie przygotowane części nakładamy podkład. Części składowe jednego amortyzatora z jeszcze nie do końca wyschniętym podkładem prezentują się następująco. Po wyschnięciu podkładu przyszedł czas na malowanie amortyzatorów na docelowe kolory. Sprężyny maluję na półbłyszczący czarny kolor X18, górne części na matowy czarny kolor XF1, a dolne części na matowy czerwony kolor XF7. Pędzelkiem natomiast malujemy te części, które mają być w kolorze matowego aluminium XF16. Gotowy amortyzator prezentuje się następująco i co więcej działa również prawie jak prawdziwy. Według mnie zdecydowanie wyglądają lepiej niż te plastikowe dostarczane razem z modelem. Przygotowanie układu wydechowego wydawało się początkowo rzeczą szybką, łatwą i przyjemną. Standardowo wycinamy z ramki, szpachlujemy, szlifujemy i właściwie gotowe do nakładania podkładu. Przy okazji nakładamy również podkład na wały przeniesienia napędu. Docelowe kolory układu wydechowego według instrukcji to matowe aluminium XF16 oraz srebrny chrom X11, u nas Metalizer AK477 Chrom. Malujemy więc wszystkie części, które mają być w kolorze XF16, a przed malowaniem na kolor X11 zrobimy pewną zmianę. Przypomniało mi się, że ta odcięta część ramy silnika w T-Starosie służyła jako belka, do której są przyczepione tłumiki. Skoro teraz jej nie ma, to zastanawiałem się, jak mają być przyczepione tłumiki w Mytosie. Okazuje się, że jednak jest taka belka, tylko jako całość z tłumikami, które według instrukcji mają być chromowane. Postanowiłem więc tą belkę jednak pomalować w tym samym kolorze co ramę silnika, czyli na półbłyszczący czarny kolor X18. Przy okazji malujemy też środkowe elementy wałów przeniesienia napędu z silnika na koła. Po wyschnięciu farby okazało się jednak, że wykonanie maskowania z taśmy klejącej jest praktycznie niemożliwe poza samym środkiem. Do maskowania więc boków oraz części zaczepów tłumików wykorzystałem płyn maskujący Mr. Hobby Masking Sol Neo. Po wyschnięciu płynu maskującego malujemy tłumiki olejną błyszczącą farbą X1. Po wyschnięciu farby okazało się, że do świeżej farby przykleiło się dużo drobin kurzu i konieczne było szlifowanie oraz kolejne malowanie. Po wyschnięciu drugiej warstwy farby tłumiki są już piękne, czarne oraz błyszczące i można nałożyć docelowy Metalizer AK477 Chrom.
Po wyschnięciu metalizera przyszedł czas na usunięcie maskowania, a prawie gotowe tłumiki z belką podtrzymującą wyglądają następująco. Teraz tylko przyklejamy faktyczne tłumiki do, jak się okazuje, chromowanych osłon i układ wydechowy prawie gotowy. Jeszcze tylko szlifujemy i malujemy te małe kawałki rur wydechowych, które według instrukcji mają być w kolorze matowego aluminium. Najwyższa pora pomalować ramę silnika na docelowe kolory i zamontować amortyzatory. Według instrukcji cała rama powinna być w czarnym, półbłyszczącym kolorze X18, a boczny element w kolorze matowego aluminium XF16. Oglądając jednak schematy w sieci widać, że boczna część ma nieco inny kształt i co ważniejsze, powinna być inaczej pomalowana niż w instrukcji. Maskujemy więc boczne części taśmą klejącą i tak przygotowaną ramę malujemy na czarny półbłyszczący kolor X18. Po wyschnięciu farby i zdjęciu maskowania malujemy pędzelkiem boczne elementy zawieszenia na kolor matowego aluminium XF16. Nie zapominamy również o elementach zaczepu silnika i malujemy je tym samym kolorem XF16. Po wyschnięciu gotowa rama silnika prezentuje się następująco. Do pomalowania zostały nam jeszcze tylko wały przeniesienia napędu, które postanowiłem nieco inaczej pomalować niż w instrukcji. Niby drobiazg, ale części gumowe pomalowałem na czarny matowy kolor XF1, tak aby odróżniały się od części metalowej. Ostatnie malowanie zgodnie z instrukcją jest na kolor złoty i wały przeniesienia napędu gotowe. Podczas montażu amortyzatorów okazało się niestety, że wykonane przedłużenia są jednak za długie i trzeba było je całkiem usunąć. Amortyzatory skrócone do oryginalnego rozmiaru i jeszcze przed ponownym korekcyjnym malowaniem wyglądają następująco. Tak skrócone amortyzatory udało się już bez problemów zamontować i rama jest wreszcie gotowa do zamontowania silnika. Ostatnim etapem naszych prac w tym odcinku jest montaż układu wydechowego. Według instrukcji należy najpierw przykleić silnik, a następnie rury wydechowe i na końcu tłumiki. Jak to już było w tym odcinku wielokrotnie, my zrobimy to jednak w inny sposób. Po przyklejeniu rur wydechowych w Testarossie mają one takie same szpary, jak w poprzednim odcinku miały górne elementy silnika. Chciałbym je również zamaskować w ten sam sposób co poprzednio, ale niestety nie będzie to możliwe już po zamontowaniu silnika. Z tego powodu wykonamy tymczasowy montaż, używając jako kleju płynu maskującego i tak samo zrobimy z tłumikami. W ten sposób możemy przykleić rury wydechowe w docelowy sposób, a po wyschnięciu kleju jednak odczepić silnik i tłumiki. Daje to nam możliwość zamaskowania tych właśnie szpar w taki sam sposób, jak to już było zrobione w poprzednim odcinku. Zamaskowane miejsca łączenia wyglądają o wiele lepiej niż wcześniej. Przyszedł wreszcie czas najważniejszego etapu tego odcinka, czyli montaż silnika do ramy. Tym razem musiałem więcej się nakombinować niż podczas montażu testowego, ale w końcu się udało. Po wyschnięciu kleju montujemy tłumiki i dla pewności mocujemy je taśmą klejącą. Po kolejnym wyschnięciu kleju zdejmujemy taśmę i maskujemy miejsca łączenia rur wydechowych dobrze znaną nam już metodą. Dodatkowo maskujemy też miejsca łączenia silnika do ramy. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym jeszcze czegoś nie wymyślił, a mianowicie zaszpachlowanie elementów ramy tych od tłumików. Aby ładnie to wykonać, trzeba było zamaskować cały silnik, wyszlifować miejsca szpachlowania i pomalować miejsca łączenia.
Efekt końcowy naszych prac wygląda następująco. Tyle było roboty, a właściwie to wygląda, jakbyśmy niewiele zrobili. Jednak według instrukcji prawie ukończyliśmy etap 6 montażu, a ponieważ etapów jest 21, to daje nam jakieś 25% całego modelu. Tymi procentowymi szacunkami postępu prac kończymy trzeci odcinek relacji z budowy modelu Ferrari Mythos. W następnym odcinku zrobimy przednie zawieszenie, tarcze hamulcowe i zmontujemy gotową płytę podłogową naszego modelu. Zapraszam do oglądania. Cześć!